Do tej pory używaliśmy jQuery do modyfikacji już istniejących elementów strony. Zrobiliśmy to na przykład z kodem tutaj. Czasami jednak chcemy używać jQuery do tworzenia zupełnie nowych elementów domu. Nic trudnego. Zróbmy na tej stronie nowy akapit. Najpierw zadeklaruję zmienną, żeby go przechowywała. Zatem new p. Stworzę akapit używając funkcji jQuery. Wpisuję więc znaczek $. I nawias. Zamiast wprowadzać selektor CSS, wprowadzę ciąg znaków HTML, znacznik początkowy elementu, który chcę stworzyć. Znacznika końcowego robić nie muszę. Mogę, jeśli chcę, ale to nie jest konieczne. Jeśli wprowadzę znacznik początkowy, jQuery będzie wiedzieć, że ma stworzyć akapit. No dobrze. Zrobiłam kolekcję jQuery z akapitem wewnątrz i przechowuję to w tej zmiennej. Ten akapit powinien coś mówić. Skorzystam więc z metody tekst. Zobaczmy. Krokodyle pożarły całą stronę. Świetnie. Mogłabym też modyfikować stronę na inne sposoby, na przykład dodając nazwę klasy Crocodile. Są tu ładne style. Dobrze. Ale gdzie mój akapit? Nie widzę go na stronie. Unosi się gdzieś w przestrzeni pamięci JavaScript i nie jest widoczny na mojej stronie, bo nie powiedziałam bibliotece jQuery, gdzie go umieścić. Ostatni krok po stworzeniu elementu i jego modyfikacji to umieścić go gdzieś na stronie przy użyciu metod jQuery takich jak append, prepend lub after. Chcę, żeby ten akapit znajdował się na samym końcu strony. Właśnie tu. Albo niżej. To znaczy, że przyłączę to do znacznika body. Będzie ostatnim elementem. Zrobię to, wybierając body i pisząc append. Teraz wprowadzę new p. Jest! Hurra! Dobrze, tak stworzyliśmy element. Zapamiętajcie kroki. Tworzymy element, modyfikujemy go, jak chcemy, a potem, co bardzo ważne, określamy, gdzie na stronie ten nowy element ma się znaleźć. Nie zapomnijcie o tym, bo inaczej zmarnujecie dużo czasu kręcąc się po swojej stronie i próbując znaleźć element, który nie istnieje.